Oziminy w tym roku były dosyć specyficznie traktowane przez pogodę, bo było długo ciepło, a więc wegetowały przez praktycznie cały grudzień. W styczniu trochę się wychłodziło, a więc przestały. W chwili obecnej mamy jak w marcu i trochę zimy, i trochę lata. Trzeba przyznać, że rośliny źle zniosły ten moment. Pola, które niezbyt mają odpowiednie pH, pszenice żółkną. Trzeba przyznać, że zasilanie w tej chwili jeszcze nie jest do końca właściwe. Powinniśmy odczekać w nieco przynajmniej w okresie początku kwietnia. W tej chwili zasilanie może iść tylko ewentualnie fosforowo-potasowe. Trzeba powiedzieć, że północ Polski w tej chwili ma duże problemy z rzepakiem. Tamtejsze rzepaki, praktycznie w 90 to może nie, ale w 80% wymarzły z tego tytułu. Yy, Przenice żółkną, żyta się trzymią w miarę i przężyta również. Yy, kłopoty yy, takie bym powiedział mniej yy, ma Wielkopolska i Kujawy. W miarę dobrze wygląda sytuacja na Dolnym Śląsku i Opolskim i yy, yy, zachodnio-pomorskim. Generalnie rzecz biorąc, yy, yy, jesień była trudna i wiosna się przygotowuje z tego co już też wiemy nie za ciekawie, A więc pomimo. Obecnie padających deszczy i śniegu, tak jak w tej chwili widać. Zasób wody w glebach jest na niskim poziomie. Merioracja nie pracuje, rowy są puste, a więc rok będzie prawdopodobnie jeszcze trudniejszy od minionego. Apeluję do rolników, żeby bardzo mocno rozmawiali ze swoimi spółkami wodnymi, celem zatrzymywania jakiejkolwiek wody w rowach. Czy nawet będzie to zasypywanie ujścia rowów w sposób taki prymitywny, to i tak jest dużo lepszy, jak puszczenie tej wody do Bałtyku, co naprawdę będzie rodziło duże problemy.